Wyruszamy już w góry. Najpierw Piotr, teraz Józef. Ruszamy. Ruszamy po przygodę kolejną. Z przyjaciółmi po szczebie. Dzień dobry. Jedziemy po przygodę kolejną. Józef ma silnik w łazie z Mercedesa. A ja mam z BMW. Właśnie dziś są zielone świątki, także pomuzykujemy. To jest taka tradycja, że zawsze siłownie wtedy poluły. I co, fajerka? No fajerki, no raczej no, normalnie ogień się poluł zawsze. To jest tradycja wtedy, że zielone świątki. Muzyka dobiegła rana, no. Koniec wystąpił do nieba. Jedziemy. Teraz jesteśmy jeszcze w Rabieniżnej. Rabieniżnej. Będziemy potem skręcać. Klimatyzacja w samochodzie jest, jak sobie otworzymy szyberga. Jest tak trzeba dać do przodu. Wtedy duje. O, to nawet słuchaj, nawet na mnie, ja nie otwieram, bo fajnie wieje. No, bo to jest takie naturalne, że jak dostrzymy hetki do przodu, to automatycznie wiesz. Teraz żeśmy puścili Józka przed nami, żeby przecierał szlak. Widać, że Mercedes, jak jedzie, patrzy od nos. Tak, napędy włączył, no. I zasuwa przed nami. Chcę pokazać, to je. Łez! Matko Boska! Umierzaj moment BMW. No. Też się nie dajemy. Dobrze, co? Ała, ja mówię, pamiętaj, że mam ostatnie nawet papier spod toaletowy. Ja mam ostatnie zęby, więcej nie będę miał. No, ja nie jedzie, bo tu jedzie jak kawaler do przodu. No. No nie chcę. Tak jak coś tam. No, ale jest ciepło i nawet. Jakiś potoczny. No, już wyjeżdżamy na polanę. W tym domku spałem w tamtym roku. Tak. Pomachać trzeba. A co oni się tak cieszą? No bo nas widzą. Gdzie zielone świątki, jak ja jadę, to wiadomo, że jest radość, to co będzie wtedy? No bo będzie muzyka. I żeśmy przyjechali. Opcje są takie, jeden śpi na dworze, jeden w aucie, jeden w domku. Józef na polu. Józef pilny. Józef na polu. Pilny jest Jerzyna. Tak czuło. Zobacz, ale nic się nie zmieniło, stołek taki są. Pojercok taki są. Tyle, że my tu ostatni raz byli i jest tam nowy autograf. Będziecie przeczytać, to by na ścianie. Tam się będziecie podpisywać też. Zaka Power. Co we WSKW? A to on tutaj był? Tak, bo my robili taki program o dudziorzak. Aha. Jak się robi dudy. My tutaj wjeżdżamy, a Piotrek mi mówi: zobacz, jaki tam jest fajny podpis. Piotr, powiedz do co. Jest zrobiony taki sobek, prowadzi WSK Korpiel, takie magiczne podhale. Magiczne w tym sensie, że jeździ do Kowoli, do dudziorzy, które robią instrumenty. Czyli słynne Zaka Power. Tak, słynne Zaka Power. Ja robię dudę na przykład. Tu przyjechał do mnie jako do budowniczego instrumentów. Jeździ do Kowoli, jeździ do Baców. Na przy okazji u Józefa często gęsto robię dudę. Dziś też będę. Dziś jest święto Zielone Świątki, ale... Nie będziesz robił. Co? Bo ja ci nie pozwolę. Józef... Ścierał się nasz przybytek. Bo niedziela, wiadomo. Józef już... No, niedziela to jest...
ojcowska natura się odezwała, Józefie. Tak, czekaj, tu jest podpis Karpiela. Sobek. No. Karpiel Bułecka. No i mój podpis. Serce przebite, no. Strzał. Ty się nie zgodzisz, musiał dać u podpis. A ja się podpiszę, no. Najbardziej. A tak. Ja się podpiszę w ten sposób. Ja tu był. No nie, ja tu był. Nie, ja tu był. Bo tak, wiesz co, różni ludzie bywali, a nigdy człowiek nie pomyślał, żeby się... No ale to fajna ściana, taka żeby, ściana płaczu, żeby nie? Zostawić no. Podpis. I... Wyjątkowo, no bo jest oheblowana tak, że można po niej pisać. No i w kącie tak, że nie spłowie, bo tu słoneczko nie zachodzi. Wcale nie jest biegiem czasu, ale podpis tak, zostanie. Idziemy zobaczyć, co tam na komnatach słychać. A nic ciekawego, bajzel został, musimy zrobić jakiś porządek z tym bajzlem. Bajzel to jest bajzel. Bo to kupa ludzi było. Najważniejsze to dobre siedzenie. No. To będzie fotel Tadeusza. Bardzo dziękuję. Taki typowo z klimatem. No. Wiklinowy, nie? Tak. Drewniany. Drewniany. Ja zaraz pokażę wam jak... O. Ja mam specjalne względy. Mam fotel bujany, kręcony. Wygodnie. Tu jest drugi, zaraz będziemy... No jak tu po tym, jak tu nie pić? Właśnie. Taka piękna przyroda. Fajni ludzie. Czego chcieć więcej? Będzie muzyka, będzie baranek pieczony. Tu jeszcze chyba widać, że... Popatrzcie, tu jeszcze widać, że ktoś tam obgryzał baranka. No kurde, ma gdzie to tak obchodzi tutaj. Coś wyciągnęło z grilla jeszcze resztkę. Widoczek. Przypominamy to, co przed nami, co to jest? Co przed nami? Przed nami Beskid Wyspowy o. I Gorce, tam no. Dalej w tyle Gorce. Czyli cały czas, bo ja byłem tutaj dzisiaj... Beskid Wyspowy. Ja byłem na terenie Beskidu Wyspowego przez te dwa dni. No, to jest Beskid Wyspowy, a już tamte masy całe, co widzisz i te domy, co tam widać, Gorce. To są już Gorce. W tym roku, kiedy tak lało? W tamtym roku jakby tu no, byli, nie? No, przyszła taki chwilowe taka ulewa po takiej mocnej suszy. A ja już jestem trzeci raz u naszego kolegi Józefa. To jest tak zwana coroczna świecka tradycja. Włączymy muzykę. A co to będzie z tej najnowszej płyty? Tak. Ale skończyliście jeszcze nagrania, czy jeszcze nie? Skończone, jeszcze jedno z grywą. Jeszcze mam dwa wokale dograć. Mam fajne teksty, zaraz wam przeczytam. Mam teksty takie. A i ośrodem po koguci, a kogucik mam mi w dupie, haha, kogut żyje. Ale to zaraz wam tu puszczę. Tak żebyście się... To takie trzeba ocenzurować. Tak. A kogucik jedna paczka. Jedna kaczka. A dwie paczki to dwie kaczki. Poczekajcie. Już mam momencik w puszce. Ale zobaczcie, jak to jest z tymi artystami, nie Józek? Od razu wiesz, no, fotelik, słoneczko. On tylko myśli o graniu i o śpiewaniu. I o babak. A Józef o zabijaniu. Zapsuję. Idziemy, bo opowiadamy znowu o ziołach. O pięknie przyrody. Tak, ja już biorę. Teraz się wypakowujemy, bo za koziołkiem tak jest koło 7 pójdziemy dopiero, nie? No, przed 8 wystarczy, bo to teraz ruch. Przy takiej pogodzie, to a jeszcze dzisiaj niedziela, to turyści będą, nie? Tu są apartamenty Piotrka. A co to, łowiecka? Mała sarenka, żartuje. Zjemy Piotrę. Tu zobaczcie, tu jest pierzyna, wszystko tu w Piotrach będzie spał. O, baranek. Specjalnie, bo dziś mój Józef urodziny też, zielone świątki, także na tą okazję. Ty już tu nie ściemi. Ale będziemy go podgrzewać, nie? Czy zimno? Potem będziemy robić pomyczek taczański, jak pójdziecie z polowania. Ja będę na owce, a ja tu będę rusztowani robił. I potem no, o godzinie... Słuchaj Józek, a kto pójdzie do nagonki? Nie. Jak on tu zostanie? Słuchajcie, jak Begrycy. Z nowej płyty. O. Nie słyszę tylko. Teraz. No teraz, no. Fajne, pięknie to. Super. Pięknie.
popiół jeszcze. A ja bym zapalił tu, bo mam rusztowanie. Żeby go w całości było widać tych, nie? No to, to nie widzę problemu. To będzie... A to jest baran wstępnie podpieczony. To już... upieczony. Upieczony, tylko się go odgrzeje. To Piotra restauracja, w której żeśmy mieli bal charytatywny. Ile to już czasu minęło od balu? Rok. Nie, rok nie. Jesienią to było, albo jakąś zimą. Zimą, bo właśnie... Zimą to było? W siwym dymie? Zimą. Zimą. Miam, miam. Jomek też zaczęła świętować, nie ma co. Nie za tym ociłogi? Nie mam. Nie, mówiłeś zielone siątki, nie? Zielone siątki. Mam, weź ty masz palnik. Tutaj też na pole myślę, nie? No to Pietrek się też tak uczy. Tu też zapalimy do tego, że baron swoją drogą, a my se tutaj zrobimy takie grzanki z czosnkiem, z masłem czosnkowym i z kiełbaską. O. Powiedzcie, jak tutaj nie przyjechać? Dzisiaj, wiecie co, dzisiaj jest o tyle, że będzie na pewno dużo ludzi będzie. To tu, to tu, no, bo dzisiaj jest święto ogni. A sobie ogni. Przypomnij, na jakim jesteśmy wysokości? My jesteśmy 700 metrów. 700. No, a tak, tak, ok w kole. Pójdziemy jeszcze wyżej. No, później raczej, myślę, że niżej. W górą będzie też ruch wieczorem. A się, no, przeteguje to. A ta baranka co będzie? Piotrek, ta baranka co będzie? Maślika, patyka. Ogóreczek. Ogóreczek i lampka wina dla Józefa. Józef robi wyjątki, ale dziś ma Józef urodzinę, to tak. To możemy i całą flaskę wypić. Całą flaskę. Ponieważ się podpisał za te małe, to no to ja nie mogę, ja muszę niżej. Bo wy tyle nie da. Gdzie chcesz, Tadeusz, gdzie chcesz? No i datę trzeba będzie jeszcze. A jaki dzisiaj dzień? To mamy do dzisiaj jest 28 bodajże. Nie? Dobrze pogodą? Dajcie 9. 29? Nie wiem. To napiszemy, a masz tu telefon? To napiszemy 30. To dajcie 30. Albo dajcie 1 czerwca, dzień dziecka. Co? No to który dzisiaj jest? 28 niedziela. Co to Pietrek głupoty opowiadał. Tak, już będziesz miał. No jak ci to dać? Tak, najlepiej to tak weźmiesz, o. Na jednym i na drugim, albo przyniosę talerzyk. Przyniosę talerzyk. Jeszcze wiesz co, muszę napisać jeszcze dasz bóg. A, wiadomo, że to tak, to by było wskazane. A czemu nie ma twojego podpisu? A po co mój? To moje. Żeby to wiesz, że to twoje, no ale wiesz. Pod tak słynną osobą to ja się chętnie podpisuję. Tak, o kurde, słynno. Tadeusz, ja jestem chłop ze wsi od Pługa. A ja jestem skąd? Gdzież od Pługa? I chwalę się tym, jestem szczęśliwy z tego powodu. My ze wsi to się musimy trzymać do kupy, czyli raz. Tak. Tak jak to śpiewają, my artyści w taki upał żyć musimy w zgodzie, nie? Mówił anioł do diabła. Słychać rok dźwięk. Ja co roku tam myśli, tam gromadzą się. Aby udać się na łowy, kiedy gęsty ból. Krzyknął ta z ból, to dna głosem zapieli. Teraz no sami myśliwi. A inne towarzystwo później. Czyli on do tej bandy nie należy. Nie. O, daj bliżej ognia i... Niech się grzeje pomalutku. A jak
tak herbatki napili. Zrobimy. Zrobimy. Chyba, że można razie od razu kombuczy się napijesz, jak chcesz. Ja na przykład nie piję po jedzeniu. Nigdy. I staraj się tego nie robić. A wiesz do czego? Rozpuszczasz sobie kwasy żołądkowe i zamiast trawić, to robi się niż masz w żołądku i jest problem. Wiedziałem, że tak będzie. Co by nie powiedział zaraz kontra. Nie, jeść jak najbardziej, tylko picie 20 minut, pół godziny przed jedzeniem. Po co żyć? A jak już przypijać, to wrzątkiem. Wrzątkiem? Tak, wrzątkiem możesz przypijać. Z herbatą? No, to jakąś słabą herbatką, czy lepiej wrzątkiem. Samą wodą, jak się to mówi. Ale jak nie dasz rady pić, jeść na sucho. Generalnie ciepłe. Tak, gorąca woda musi być. To wtedy możesz, a tak to nie przypijaj nigdy. Tylko gorąca woda to wytrzyma. Żadnych, tak tyle ile dasz radę wytrzymać, wypić. Żadnych kompotów, żadnych kaw, niczego po jedzeniu nie pij. Nigdy. O, dobry kompocik nigdy nie jest zły. Nie, no widzisz, no. No i potem są problemy, no. Kompocik to dwie godziny po. Ale my tak rozmawiamy, bo jak ja powiem coś kontra, to przynajmniej już tak zaraz ma antidotum. No. Co zrobić? Tutaj ci, co byli w Ameryce, to nie jest ten baniak z słynną wożową za 5 tam jest. Kiedyś to było 5 dolarów kosztowało. Nadal to ucho. Ucho, no. Sól kłodawska. A Piotr wozi, Piotr powiedz trochę, Piotr wozi tak za sobą tą wodę, nie? Popatrzcie, opakowanie. No i wiem, bo ja my też kupujemy. No i ją mam zawsze za sobą. Jeszcze mam raz pokorzę w aucie, wniosę. I Piotrek wypija 5, nie ile, 2 litry. Co najmniej. Co najmniej 2 litry wody i tu też... Bo ja myślałem najpierw, że to jest jakiś tam pędzony o północy, ale to jest też woda Piotra. Wozi w takiej kultowej faseczce. Sam sobie z szczyptę wrzucasz. Twoja szczypta, solidno. 6 gram dziennie możesz spokojnie zjadać soli. I powinieneś. To nie jest żaden alkohol, tylko to jest woda. Tak, którą wozi ze sobą i popija bez przerwy. A tu mamy kieliszki, ale kieliszki będą dopiero jak wrócimy z polowania do baranka, jakiś mały toaścik. Tu był Grand Royal, też kanadyjski, wypiek i to zawsze ze sobą wodę w aucie. Tym mam sól naładowaną kłodawską wodę. A to jest szczelne? Tak. To tak jak na mleko kiedyś było. Tak, to jest kanka na mleko. No. To normalnie, to z olejem. To tak przyjechał dzisiaj na noc. No. Wody musimy mieć dużo. Bo tak, po te susy jest nadane. I zobaczcie, do czego to górole doszli. Woda piją. Nie, pomogło mi. I to nie jest to ognisto. Nie, ale Piotr, jak naprawdę, Piotr, miałeś problemy z czym? Z barkiem, tak? Z kręgosłupem mi bark bolał tutaj cały. Miałem taką sprawę, że no stop się będę, jak siedzimy, no, grałem, to byłem taki zgięty, no nie? Miałem już tak, jakby takie małe zwyrodnienie, no po prostu od siedzenia. No bolał mnie i zacząłem pić tą wodę. Ale dopiero tak, pytam się po jakim czasie, po 7 miesiącach tak puścił. Bo to nie jest tak, że... 7 miesięcy tak u Piotra. To nie jest tak, że od razu miesiąc wypijesz, to trzeba. Nie, ja też muszę, bo ja mam już takie bóle, dla mnie szczególnie wiesz, przy komputerze, nie, to jest... Będzie się nasilało, tak kamerko, będzie się nasilało, jak nie, będzie się nie nauczysz pić wody. No. Nie nawodnisz się po prostu. Ale na przykład wiesz, rano ja się staram pamiętać, nie? A potem to tak ale, szybko, no ile to jest rano? Wypijesz dwie szklanki i wszystko. Tak, jedziesz autem, coś powinien wypić, tak? Ja tak, wszędzie, jak jedziesz jadę... drogą, co chwila łyka. A słuchaj, wężyk, są teraz butelki takie z wężykiem. Tylko se wężyk cyk, pociągniesz łyczka. Wężyk też jest. No, ze szkła. Nie ze szkła, tylko jest... Z plastiku. Niech będzie, ale on nie ma kontaktu z wodą. Tak, żeby siedział we łodzie. Tylko tyle, co pociągniesz, nie? Dajemy sztykę soli. Na taką flaszkę, to jak ile jest szklanek, tyle sztypt. Przeliczę. No cztery flaszki, cztery sztypty, no bo masz cztery szklanki. No to jest, a ile to jest? To jest walik? Nie, to jest półtora chyba, nie? No, okay. Ale słuchaj, nie zawadzi ci, dlatego że będzie ci ta woda lepiej smakowała, jak będzie słodko, lekko. No, słono. Jest tako słodko, chce się pić. No, wtedy ją już się nauczysz pić. Nie, no bo ona ma, słuchaj, ona ma wtedy smak wody mineralnej. No to byłyby tak, no. Elektrolity, no nie? No,
soli kłodawskiej masz 80 tych mikroelementów. Przypominamy, że Piotr nie pije alkoholu, to jest woda. Woda. Wódkę też pijemy, ale... ale nie w takiej okazji. Trochę się tak oziębiło, pomimo wszystko jednak to są góry. Jak przyjechaliśmy tu, nie wiem, z godzinę, półtorej godziny temu, to w krótkim rękawku. Teraz już jest chłodno. Baranek się nam grzeje, jak widzicie, a zawsze takim celem mojego pobytu tutaj u naszego wspaniałego kolegi jest na chęć nagrania takiego cyklu zdrowotnego. Przepisy, nie przepisy. Próbujemy. I teraz tak rozmawialiśmy, znaczy ja tak zacząłem rozmawiać na temat syropu, jak to się nazywa? Sosny, spędów sosny. Spędów sosny, tak. I jak widzieliście niedawno, nagrywaliśmy ze Zdzisiem Korzekwą taki odcinek, gdzie to było pokazywane i ja zrobiłem tak samo, czyli cukier, słońce i rozmawiamy, a Józef mówi oczywiście, że tak się nie robi. Znaczy tak można zrobić. Można zrobić jak najbardziej. A tak, ja źle powiedziałem, że tak się, ale można zrobić, ale tak, żeby zrobić prawdziwe lekarstwo, to jest inny przepis. Powiedz jaki. Tak, jest inny przepis, bo tu praktycznie mamy sam cukier. Powstaje nam syrop, tam jest, fermentacja przejdzie, jakieś związki są, ale ten sztuczny cukier przytłacza wszystko. Robimy to tak, bardzo prosto. Zbieramy pędy, zbieramy końcówki teraz, jak są nawet młode, takie widzisz, o, tak jak gałęzie są, razem z tym, nawet z tymi szyszeczkami. Ucinamy, żeby parę igieł było na końcu. Zwijamy to wszystko, możemy to owinąć gazą. Do środka wrzucić kawał krzemienia lub kawałek jakiegoś szklanego przedmiotu. Nie może to być metalowe, broń Boże. Nawet jakiś czysty kamyk, ładny. Owinąć nitką, żeby to się kupy trzymało. Wkładamy do słoja 3-litrowego. Zalewamy. Ale po co ten kamyk? Żeby obciążyło, żeby poszło aha, na dno. No czyli obciążnik. Tak, obciążnik. Tak, no ale wiesz, jak będziesz miał luzem nawkładane, to ci będzie wypływało. A nie ma prawa wypływać, ma to być na dnie. Czyli czystą gazą owijasz, można zaszyć, można owinąć nitką, żeby się to kupy trzymało. Zanurzamy 3 litry wody. Bo mówimy o słoiku 3-litrowym. Tak, 3-litrowy słoju. Wsypujemy na te 3 litry wody wcześniej szklankę cukru, wymieszać. Rozpuścić cukier, tylko szklankę. Mhm. I jak to już mamy, dodajemy łyżkę śmietany, ale ma to być śmietana, jak się to mówi, od krowy prawdziwej, lub najlepsza by była jeszcze śmietana kozia. Czyli jak się ma kogoś znajomego. Znaczy generalnie kwaśna śmietana. Kwaśna śmietana musi być. Nie może być ze sklepu kupiona jakaś UHT, nie wiadomo co, bo to nie zadziała. Muszą być kultury bakterii, kwasu mlekowego. I to szmata szczelna na wierzch, gumka, do szafki ciemnej, w kuchni w miarę ciepłej. Nie do słońca, miejsca. Tylko do ciemnego miejsca. Może nie do słońca, ma być do ciemnego miejsca. I zostawiamy to na najmniej 2 tygodnie. Po 9 dniach, tak 8, już zaczynamy zaglądać, czy się wytworzy, czy się nam tam coś niewłaściwego nie tworzy na tym. Jak się tworzy biały kożuch, taki, nie wygląda to brzydko, to po 9 dniach ten kożuch łyżką ściągamy. Przechylamy tak słój, żebyśmy mogli wytrzeć te ścianki czystą serwetką ładnie. Z powrotem zakładamy i zostawiamy do tych 2 tygodni. Po 2 tygodniach próbujemy, jaki ma smak. Jak już jest taki przyjemny, łagodny smak, fajny, zaczynamy pić. I ten akurat ze sosny możemy pić, jak się to mówi, do woli, czyli 3 razy dziennie po pół szklanki. Przed posiłkiem pół godziny. Wypijamy sobie. Wstajemy rano, napijemy się wody, wszystkiego. Przed śniadaniem chlaśniemy sobie pół szklaneczki, w południe pół szklaneczki, wieczorem pół szklaneczki. Nie mamy jakichś ograniczeń, bo to nie jest roślina trująca. Mhm. I... No ale na co to jest skuteczne w ogóle? Właśnie, na co skuteczne? To za długo by było wymieniać. No ale tak generalnie, parę takich przykładów. No, bardzo silne bakterie kwasu mlekowego na roślinie, która zawiera wiele związków, wszystko się to jeszcze robi bardziej silne i bardzo dobrze działa na organizm. Można to zrobić z każdego jednego zioła, z każdego jednego, tylko musimy tutaj wziąć pod uwagę, że jak robimy na przykład z glistnika z kurczego ziela, czyli rośliny, która jest dość mocna. Praktycznie no, niektórzy mówią, że jest trująca. Ja tam nie mówię, że jest trująca, bo nie jest, ale... No jaki dobry baranek. No jakże, baran zawsze jest dobry. Ale patrz, z góry, tak tylko wchodzę w temat, z góry jest jakby zasuszone, nie? A w środku to są czysty, tak, tak. Mięsko.
No i mówimy dalej. No i jak robimy na przykład z glistnika jaskółczego ziela, czyli zbieramy tego jaskółczego ziela teraz, no. Najlepiej jest to robić wczesną wiosną. Tu jest to ziele. Tak, tu jest, pokaż, tu rośnie pokaż, za, tutaj za tobą rośnie. No ale to weź zerwi do ręki. Ja się tutaj odsunę. Każdy powinien mieć koło domu. O, bo to wiesz, na każdej. Tak to wygląda, teraz kwitnie akurat, Haledonius majus. Bo widzimy, jesteśmy ucięci po prostu. I żółty sok, jak urwiemy gałązkę, zobaczymy charakterystyczny żółty sok, którym nieraz ludzie po prostu jakieś kurzajki, brodawki sobie, żeby to wypalić. Mhm. I tego bierzemy, siekamy, żeby była szklanka. Szklankę wsypujemy do gazy, wkładamy krzemień. Najlepiej drobne krzemienie, bo się wtedy więcej tego krzemu wydostanie do kwasu. Kamień jakiś. No albo kamień, albo jakiś szklany słoiczek z wodą. Broń Boże, żeby nie było metalowych przedmiotów. I tak samo robimy. Dajemy łyżkę śmietany, takiej czy takiej. I zostawiamy na 2 tygodnie najmniej. Teraz ktoś ci dzwonił. Powstaje zakwas, który potrafi rozpuścić mięśniaki, cysty, wszystko w organizmie, wszystkie niepotrzebne złogi, wszystko, tylko że jego, żeby pić, trzeba bardzo uważać. Zaczynamy od, jak się to mówi, jednej łyżki w jeden dzień. Potem zwiększamy sobie na drugi dzień 2 łyżki, 3 łyżki i obserwujemy swój organizm, bo to jakby nie było, jest na bardzo silnej roślinie. To jest, są bardzo silne enzymy. I jak się już przyzwyczajimy, no to potem według całego, już po jakimś czasie pijemy po setce, 3 razy dziennie. I tu jest ważne, co robimy. Jak wypijemy, odlewamy liter z tego do picia, wkładamy do lodówki, trzymamy sobie to w lodówce do picia, to bierzemy ten sam liter wody, wsypujemy 1/3 szklanki cukru, wymieszamy i dolewamy do tego. Dolewamy, zamykamy i ta sama ilość z powrotem do szafki. Na tydzień z powrotem mamy tą samą ilość kwasu i to pijemy, powiedzmy sobie, 4 razy dolewamy. 4 razy, czyli praktycznie pijemy do 1,5 miesiąca. I jak się to zrobi, takie oczyszczanie właśnie glistnikiem, jaskółczym zielem 2 razy do roku, czyli wiosna, jesień, to się wie, co z człowieka potrafi wyjść. No, a mówi mi, bo ty mówisz praktycznie z każdej rośliny. Z każdej można zrobić. Powiedzmy o pokrzywie. Bo to tak, jest takie najpopularniejsze. Tak samo, nasiekać, możesz pokrzywy, możesz nawet dać więcej niż szklankę. Ale sobie same liście czy 3 kłody? Nie, czy łodygi 3 listki od góry. Od góry, bo dalej to już dużo węglanu wapnia i lepiej tego nie używać. Czyli ten kwiat jakby taki, sama góra. Tak, sama góra. I tego tak samo dajemy i robimy identycznie jak z każdym, ale tylko że pokrzywy możemy pić do woli. Bo to jest nie jest agresywne, czyli tak jak. Słuchaj, pokrzywa też oczyszcza czy... Oczywiście. Ona ten. Jakby to wytłumaczyć z polskiego na nasze? Bakterie kwasu mlekowego słabe giną, zostają tylko te najsilniejsze. Zwłaszcza glistnik potrafi zabić wszystkie słabe, a te najsilniejsze przeżyją. I one się dostając do naszego organizmu, no, pomagają nam. No, bakterie kwasu mlekowego, każdy wie, czyli co to jest. Proste lekarstwo mamy wokół siebie. Tak, wszędzie. To się powinno robić praktycznie na bieżąco cały rok. Ale glistnikiem robimy tylko 2 razy do roku. Wiosna, jesień. I ja mam wielu znajomych, którzy to zastosowali i efekty były, nawet takie tłuszczaki, co mieli takie, wiesz, wytwarzają się takie jak u osób otyłych, takie narośla różne na ciele, takie, bo mówię, tu pod pachą, taka buła czy coś, wszystko to poznikało. Czy takie brodawki jakieś też? Tak, brodawki to można wziąć tego glistniczka do octu, zrobić sobie taki mocny wywar, patyczek i bez przerwy, tym sokiem możesz tak. Ale ja cię rozumiem, ale teraz bierzesz tą roślinę i siekasz, zalewasz octem, czy tylko po prostu tak gnieciesz ją? Narwiesz, po prostu octem, potniesz i zalewasz w słoiku, pół słoika i zalejesz octem. I zostawiasz na jakiś czas, 10 dni, żeby posiedziało, żeby przeszło. No i na wszystkie takie jakieś tam... Tak, jak są zmiany skórne, możesz smarować spokojniej. Możesz się i napić łyczka. Nic ci się nie stanie. Wiesz, ja na przykład mam taką wiesz, ciemną plamę. To, nie, to już jest, wiesz, to już nie, bo to są już takie... To są zmiany, to mogą być zmiany jakieś takie, wiesz... Nic się nie stanie, jak zastosujesz. No, na pewno. No ale można, nie? To są proste sprawy.
Czyli coś takiego, no, tylko wtedy nie mówimy o piciu, tylko o smarowaniu zewnętrznym, tak. Używaniu jakby zewnętrznym. To muszę zrobić, bo to akurat teraz kwitnie. Ja akurat, no nie musi kwitnąć, bo on praktycznie jest zimozielony. Ja cię rozumiem, tylko wiesz, jak kwitnie, to rozpoznasz go na przykład laik, jak ja to go szybko rozpoznam. Ale jak go urwiesz, to masz ten żółty sok charakterystyczny. Pokaż, ja sobie zaraz tu muszę... Weź sobie na rękę, połóż. Połóż sobie na to zmianę, no. Nie bój się. Ja się nie boję. No. Ale patrzcie, to jest niesamowite. I to bardzo barwi. Stanę, jaki to jest kolor. Popatrzcie. No myślę, że większość słuchaczy zna, oglądających zna, co to jest glisty jaszczur czy ziele. No tak, ale wolę, bo na przykład wiesz, takie przesuszenia skóry, nie? To warto... Ktoś idzie. Do tego faktycznie, ja tego nigdy tak nie próbowałem. No, prosta rzecz. Mamy tylko gości. Tylko to barwi chyba też, dzień dobry, to barwi chyba też jak ubranie albo coś. No jakbyś pobrudził to... O kurcze, dziot! No to tak becało? No. Nagrywamy. Witam serdecznie, Tadeusz. Kłaniam się. Tadeusz. Albo Stanisław. Rozmawiamy akurat, że się posmarował. No to nic, mnie to nie przeszkadza. Który chcesz? Gdzie ci pasuje? Barany? To miejscowy. Gdzie ci nie pasuje? Tam żni. Mamy tutaj gości, fajnie przyszli. Sąsiedzi nasi domek mają poniżej. Ja wam powiem tak. Ja jak se zamawiam jakąś padlinę, czyli czy noga od bycka, czy od jałówki, najlepsze od jałówki jest. To powiem, że ja se sama rozbieram. Nie jestem masaż, ale se rozbieram. Także ja się teraz też żena za to i od dupy strunem ja lubię najlepiej. No słusznie. Czyli, widzicie? Jest te kwicy, ale na zębach dobrze będzie. Trzeba zagrać do tego baranka. Tak, gadam wam, że ja nawet wiem, gdzie ścięgno jest. Jakby kto nie wiedział, to ja uważam. Siadajcie sobie, zobaczcie krzesełko. Nóżka trzeba odrezać. Ale wiecie co? Jeszcze mu trzeba, bo jeszcze jest surowe. No, ale ja tak wziąłem w środku, też taki był. Jeszcze mu trzeba. Stefan, to więcej mu trzeba. No ja wiem, że z wierchu, obrzynamy z wierchu. Aha, z wierchu obrzynać, tak? Aha, ja pierniczę. Tak. Ja ukroiła ścięgno, no wiesz? No, do środku nie będziesz ty do piecowni. Jasiu, Szymon. Nie to. Ja myślę, że to większe mi dało. Nie, to większe to jest pazerne, nie. Babsko. O kurdel, ale no. Na widel się ładnie i rado spadnie. Nie, ale na widel się ładnie i rado spadnie. Ale nic się nie morcie, ja to ładnucham. Ale to w końcu baranek jest dobry, czy jeszcze nie dobry? Nie, na zewnątrz jest dobry. Jest dobry, jak się go łabrzyną. Bo jak się urwie ścięgno, to jeszcze se można poczekać. No, jeszcze trochę, jeszcze zagrzeje. Jak się zagrzeje dobrze, ale pasowałby większy ogień. Chodźcie, to nie takie duże na scenie. A jak zaś był mały, to się dorwał do talerza, to już nie patrzył, czy zzywać, czy nie zzywać. Bo ci starsi zjedli. Kto pierwszy, ten lepszy był, nie? Pierwszy odbył, co miał nowe zęby, co miał swoje zęby. Siedzi dwóch młodych na ławeczce, dziewczyna mówi do chłopaka: wiesz co, Jasiu, pocałowałbyś mnie w pierś, wiesz, a mnie boli? No to Jasiu pocałował. I boli cię? Już nie. A wiesz, a mnie boli kolano? No to ją pocałował w kolano. Teraz cię boli? Już nie. No to wiesz co, pocałowałbyś mnie jeszcze w buzię, wiesz, a mnie boli? No a teraz już mnie nie boli. A taki dziadek siedzi obok i mówi: może by mnie pani pocałowała tu, bo bardzo mnie boli prostata, to może by mnie przesłał. Uroda, pieniądze, wszystko minie. Miłość, wzajemna nie zapinie.
Najważniejszy humor, zabawa. Józek zbiera. Józek, a na co zbierasz, na herbatę? Pochwal się, w tej chwili coś, co nas zbierał. Dobrze by było, żebyś tak więcej... Ostrężyny, maliny, liście, poziomki... A tak więcej nas zbieraj, bo nas tu kupa jest. Po mnie dom. Rumianek. Herbata jest ile do rezydentów. Tak, rumki Janek, czyli rumianek. Reszta nie dostanie herbaty, bo dość wody na okolicy. Jo? Jeszcze ziepko jodełki. Taki jest baranek, że nie beci. Ten baranek już nie będzie becą. Po zimie się powinno pić igły, sosny, jodły, świerka, wywar robić i pić taki wywar. Codziennie. Ale w zimie. Baranka będą mieścić i becą. Baranek już nie będzie becą. Baranek już się nabecą. Teraz gotujemy herbatkę. Piotr jakoś się wahał z muzyką, bo nie ma, nic nie gra. I tak wygląda piknik niedzielny pod Luboniem. Baranek świątek. Ale pod Luboniem. Pod Luboniem, oczywiście. A powiedzcie, a jakie... pod Luboniem. Jakie to są w ogóle zwyczaje związane z zielonymi świątkami? Tutaj, na waszym terenie, ale ja ci poproszę bliżej. Drugi dzień palimy ognisko. Bliżej kamery, żeby było słychać. Pierwszy dzień nie palimy ogniska, świętujemy, bo to jest święto niedziela, ale w drugi dzień palimy ognisko. Dawniej, dawniej, jeszcze jak dla dzieciństwa, to się zbierało. Drzewo w lesie, w ogóle, żeby było czym palić, bo się nie brało spod domu polenie, bo się do domu przywoziło z lasu. To się zbierało w lesie, żeby było napalenie ogniska, nie? No i po prostu śpiewało się, grało. No ale skąd się wziął ten zwyczaj palenia ogniska? Sobótki. Starosłowiański zwyczaj. Aha. A wiesz, czemu pies dźwigał nogę, jak się załatwił? Nie wiem. No bo dawnego pra psa przywaliło drzewo, a on się ubezpiecza i dźwigał nogę, żeby go nie przywaliło drzewo. Aha, to stąd to jest. To ma zakodowane. No a jak na przykład siko na chałupę, to żeby się chałupa nie zawaliła. No, żeby cokolwiek, żeby się nie zwaliło na niego, nie? A to ale teraz? Się tak martwili, kto tu banana. Zija, tu się do rady, nareszcie ty się do rady, bo... Teraz zagramy na góralską. Dziwce, dziwce.